spotkały się tu dwa żywioły, które są bardzo ważne dla mnie. Oczywiście poza rodziną, która stoi z tyłu. Czyli firma i klub. I wspólne ich mecze w wymieszanych składach, gdzie widzę, że z jednej strony u mnie ludzie z produkcji grają z biurowcem czy z dyrektorami i ich ogrywają. To jest bardzo fajne uczucie. A to, że w ramach tych drużyn mamy też naszych siatkarzy z drużyny zawodowej, profesjonalnej, to jest podwójna radość. Widzę, że się ludzie bardzo dobrze bawią, to podwójnie jest dla mnie radością. No, uważam, że jest ekstra zabawa dla wszystkich, nie tylko dla nas siatkarzy, ale głównie dla zwiedzających i gości. Można coś zjeść, można się pobawić, tak jak teraz gramy tutaj, podzielono nas na 4 zespoły i gramy taki mini turniej siatkówki. No, na pewno sobie dają radę, nie jest najgorzej. Na razie dotychczas wygraliśmy 2 mecze i został nam ostatni. Zobaczymy, jak to będzie. Czuję się dobrze, podoba mi się. Myślę, że taka formuła integracji naszej ze sponsorem, z prezesem, z kibicami, z pracownikami Indykpolu to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo dobrze się sprawowali. Trochę musieli się niestety zniżyć do naszego poziomu, żeby była równa walka i równa gra, ale bardzo fajne. Zaskoczenie totalne, ponieważ w siatkówkę nie grałem już około rok czasu, ale bardzo miło mi jest z tego powodu, także bardzo fajnie.